Tańce, liczne konkursy, wspaniała zabawa, pyszny poczęstunek i oczywiście góra prezentów. Tak ponad 150 dzieci z terenu gminy Sitkówka Nowiny świętowało Mikołajki. Prezenty Milusińskim rozdawał sam święty Mikołaj w asyście wójta Sebastiana Nowaczkiewicza. Mikołajki dla dzieci z terenu gminy Sitkówka Nowiny to już tradycja. Organizatorem tegorocznej zabawy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach oraz Schronisko Młodzieżowe w Nowinach. Impreza rozpoczęła się od poprowadzonej przez zespół Superband zabawy tanecznej, przeplatanej licznymi konkursami, w których można było zdobyć słodkie nagrody. Jakim trzeba być przez cały rok, żeby dostać prezent? Grzecznym, dobrym. Podoba Wam się tutaj dzisiaj? Tak. A co Wam się podoba najbardziej? Mikołaj Święty. Jak biegaliśmy, tańczyliśmy, wszystko. Chlupki. Powiedz, jaki jest Twój wymarzony prezent? Co byś chciała najbardziej dostać? Ja już dostałam swój wymarzony prezent. A co to jest, zdradzisz nam? Mikrofon. Chcesz być dziennikarką? Dziennikarką nie, ale chciałabym śpiewać i tańczyć. Tańczyli i doskonale bawili się nie tylko najmłodsi, ale też ich rodzice, którzy byli pod wrażeniem organizacji zabawy mikołajkowej. Uważam, że jest ona bardzo dobrze zorganizowana. My jesteśmy chociaż po raz pierwszy, to jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Widzę, że się dzieci bardzo dobrze bawią. No i o to chyba chodziło, żeby najbardziej dzieci były zadowolone. Święty Mikołaj fajny i cała zabawa uważam, że jak najbardziej fajnie zorganizowana. Dzieci od samego początku z niecierpliwością wyczekiwały na przybycie świętego Mikołaja, a kiedy ten pojawił się w drzwiach hali szkoły podstawowej w Nowinach, przywitały go gromkimi brawami i okrzykami. Strudzony staruszek przywiózł ze sobą ogromny wór prezentów dla każdego dziecka. Z pomocą świętemu Mikołajowi pospieszył wójt Sebastian Nowaczkiewicz i obaj w mig rozdali paczki dla wszystkich dzieci. Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszej zabawy mikołajkowej? A znakomite, naprawdę świetne humory, dzieci zadowolone, więc no i nawet dorosłym ten humor się udziela, więc naprawdę było super. Przypomniał sobie Pan, jak to było kiedyś na zabawach mikołajkowych? No tak, zabawa, beztroska i dobre humory, no tylko pozazdrościć tego dzieciom, no i mam nadzieję, że dorośli też to przejmują w takim dniu jak dziś. Życzenia z okazji Mikołajek wszystkim dzieciom złożyła również obecna na uroczystości radna Rady Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk. Dużo radości, dużo uśmiechu przez cały rok, no i pięknych prezentów pod choinkę i spotkań z najbliższymi przy stole. Jak Pani ocenia dzisiejszą zabawę? Bardzo ładna. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce, żeby się można było dobrze bawić, dobrze widzieć i dobrze korzystać z różnych możliwości. Na zakończenie maluchy zaprosiły świętego Mikołaja do wspólnej zabawy, a kiedy odjeżdżał, obiecały mu, że będą grzeczne przez cały następny rok, aby znowu do nich zawitał. Czy praca Mikołaja jest bardzo ciężka? O, jest bardzo ciężka, bardzo ciężka. Trzeba tak bardzo dużo dzieci odwiedzać, bo przecież wszystkie są grzeczne, to przecież każdemu trzeba dać prezent. No i ten worek jest taki ciężki, tak ciężko go nosić. Najciężej to jest właśnie wrzucić worek na plecy, a potem to już tak z górki pójdzie. Bądźcie grzeczni. Uwaga, na scenę. Malutka się mówi na nią. Nie wiem,